Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej rozprawie. Witam wszystkich zgromadzonych, świadków i innych potrzebnych ludzi, aby ocenić tą sytuację dzisiaj. Miejmy nadzieję, że uda mi się sprawdzić to rzetelnie, a także potwierdzić winę użytkowników. Dzisiejsi użytkownicy prawdopodobnie skończą albo na zawsze w lochach, albo zostaną wypuszczeni. Zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, moi drodzy. Pierwszy oskarżony, Boczur 1. Moi drodzy, zobaczmy, co on tutaj na wypisy, co zrobił i czy jest winny. Wcześniej było spamowane linkami, w których Boczur mega taniec, czyli sam swoje klipy wysyła, jak se tańczy, spoko. Następnie napisał tak: siema Young Multi, pozdrawiam z live. Ostatnio z moją moderacją robimy mocny serwer Minecraft Survival działki. Chciałbym cię na niego zaprosić. Dzięki za zapro, Boczur, ale no niestety widzę, że nie jesteś aktywnym użytkownikiem tego streama, a jedynie przyszedłeś się troszeczkę zareklamować, tak? Najpierw wysyłając swoje shoty, później spamując ciągle tym, że zapraszasz mnie na serwer. Przykro mi, ale no niestety muszę odrzucić twoją apelację. Niestety, zostajesz skazany. Żegnaj. I'm Munio napisał tak: hey man, I'm trying to surprise my friend for his birthday. Can you please use this support creator code? What are you pierdoling about? Żegnaj. Kolejny użytkownik misiatek. Użytkownik napisał takie słowa jak: po co te numerki? Po co są te numgerki? Po co porno pewnie? Porno X Hunter? I napisał tak: C-word. Nie rozumiem. Napisałem C-worda i nie tylko i mi odjebało, bo nie było nud oczywiście. Najlepszy stream i to ja napisałem, a nie jakiś brat. I chujowo na czaterino, bo się nic nie da, a czat bardzo umila mi oglądanie. Cię mam parę dziesiąt tysięcy punktów i nie chciałem ich stracić. Więc jeżeli można, to proszę pana szefuncia, odbanowanie obiecuję, że się poprawię, na pewno będzie lepiej. What? Czy mi się wydawało, czy on wcześniej też C-wordy napierdalał? To prawda, wylizałbym Fausti stupeczki, ale... Dobra, to jest jakiś dziwak, nie? Niestety, zostałeś skazany na dożywocie. Dziwak. Oho! NIQ2004. Banujący Young Multi. Bez żadnej historii na kanale Young Multi przez 2019. Moi drodzy, jest to stary ban. Jest to stary ban, jest to prawdopodobnie użytkownik z czasów, które przedtem oglądaliśmy screeny. Natomiast nie obserwuje mnie. Dlaczego? Zwątpił. Odbanowuję. Nie pamiętam OCB. Witamy z powrotem. Resocjalizacja. Smociaks, jak ty w ogóle śpiewać nie umiesz i rapować? Multi, dzięki tobie, bo znałem koleżankę, w której się zakochałem, bo wbiłem na Twitcha, bo słuchałem tam, nie wiem, Pogby i znalazłem taką babę, a teraz twoja nuta sól mnie opisuje. Siema Multi, kilka miesięcy temu wszedłem na Twitcha, bo oglądałem ciebie i chciałem zobaczyć, czy stream. Nie było, to chciałem wyłączyć, ale poznałem taką streamerkę i się zakochałem, a teraz mam złamane serce. Co kurwa? Siema Multi, jak tam? Lubisz kam? Wanisz, 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 wanisz. Ja pierdolę. Przepraszam, miałem napisać buga i dodać uga, ale zamiast B napisałem N. Ale to on za to dostał? Jebany ten tygrys, mój królu, kochany, przepraszam, że nie wybaczysz, królu, zostaw mnie w tej karze, a me serce bolesne zostanie. Dobra, mam z jakimś psycholem, kurwa. Psychol. Odrzucam. Tylko 16 koła widzów. A ja mu wpierdoliłem bana. Widzicie, nieważne, czy mam dużo widzów, czy nie, zawsze wpierdalam bany, zamówienie. Zachowałem się jak Cyferkowicz, a słowa jebać was były kierowane do widzów, za co ich przepraszam. Tak samo jak ciebie, miałem zły dzień, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Jeszcze raz przepraszam, pozdrawiam, życzę miłego dnia. Aha, a kurwa, wcześniej pisał tak: ja pierdolę tylko 22 tysiące widzów. W marcu pisał mniej widzów od Suchara, XD. Dobra, przecież to jest kurwa Cyferkowicz. Od kiedy on mnie obserwuje? A nie. Nie obserwuje mnie. Dobra, to jest jakiś certified japer, nie? Żegnam. Słuchajcie, mamy ciekawy case. Wcześniej subskrybowano przez 4 miesiące. Listening. Znaki zapytania. XDDDD. Dosłownie. Pisał u zwierzaka, żeby kończył. A, dobra, pamiętam to. Pamiętacie, kurwa, jak ja dla Beki chyba powiedziałem coś tam, że kończ streama, coś tam i te zjeby poszły, kurwa, niektóre mu pisać, stary, że dobra, kończ tego streama, bo jesteś nudny, coś tam, nie? Ale dobra, co napisał? Witam Young Multiego i jego moderatorów. Podczas streama z przeglądu zbanowanych użytkowników Multi powiedział na żarty, aby wychodzić do zwierzaka i mi, żeby kończył streama. Oczywiście ja jak debil tak zrobiłem i zostałem za to zbanowany. Przepraszam za to, co zrobiłem, już nigdy czegoś takiego nie zrobię, ponieważ żałuję za swoje czyny. Dobra, mu dam unbana. Dam unbana, no jakby kurwa już... To też nie zasługuje na perma, nie? Powiedzmy, no minęło już kurwa 2 miesiące, nie? To niech już ma tak unbana. Wiadomo, no debil, że poszedł, ale zrozumiałeś błąd. Okazałeś skruchę. Witaj. Anulowanie bana.
Gratulacje! Betoniarz! Pisał u zwierzaka. Aha, znowu ten sam przypadek. Okej. Multifrajerze, jak tak możesz. Multi wali koniucha. Wali konia. Multi pipa. Autyzm ma. Wali gruchę. C-wordy, N-wordy. Kurwa, co to jest za ziomek, ty? I chłop od 2020 roku obserwuje. Nie jest takim nowym widzem. Dobrze wiem, że zjebałem, ale oglądam cię w kurwę długo i chciałbym jeszcze pobyć z czatem. Ej, ja nie ogarniam tego. Ja nie ogarniam tego, jak można być gościem, który ma konto od 2021, stary, i kurwa, takie coś napierdolić. Nie ogarniam tego. Debil w chuj jakiś to jest. Odrzucam. Malik Montana Finrondo na noc. I ban. Kurwa, ale ile razy on to pisał? Ja pierdolę. Ej, rozumiecie to? Chłop, kurwa, jedyne co napisał na tym czacie to XD, a reszta to jest link do tego samego kawałka, kurwa. Pa. Pa. Nie, no dobra, bez przesady, no chłop kurwa nawet nie jest aktywny, wypierdalasz, żegnam. To są zawsze najciekawsze konta, stary, zobaczcie to. Ja mam wrażenie, że to są serio, stary, jakieś 10-latki, co dostały tablet i klikają, stary, losowe rzeczy na tablecie. No co on tu pisze, stary, w ogóle? Squid Keep 2, Squid 3, Squid 2, Squid 4, Squid 3, Squid... Brat odkrył emotki, stary. Fall winning, fall winning, fall winning, lol. Power up L, really though, power up... Hej, kurwa, o co chodzi, stary? I on tak, link do zwierzaka, a później do Ginolda. Przepraszam, no i nie wiedziałem, już nie będę, byłem nowy na Twitchu. Dajemy mu szansę, widzowie, czy nie? Może się nauczy. No, tylko mnie oglądał. Biedny. Pierwszy raz na Twitcha wszedł. I mu wpierdolili bana. 82% unban. No dobra, dajemy mu szansę. Poczytaj więcej o Twitchu i zainstaluj 7TV. Azdus, azdus. Masz mnie odblokować natychmiast, albo skończy się twoją zgubą, chłopcze. Nie wiesz, jakie mam kontakty. Jeden telefon i znikasz z powierzchni ziemi internetu. Skończył się dzień dziecka. Muszę pokazać moje prawdziwe demoniczne oblicze. Rozbawiło mnie to, daję mu unbana. Jak dużo widzów! 25 i ban. No dobra, wysoki sądzie, ja tu wysoki sąd chwalę, że dużo widzów, a on mnie kurwa banuje. Dobra, no jak mówiłem, są nowe zasady z tymi cyferkowiczami. Dam mu unbana po prostu, no. Już minęło już trochę czasu, no. Livia YFL, oho! Nick ma YFL, ale co takiego zrobiła? Tylko 11 tysięcy widzów. No i złamałaś największą zasadę bycia cyferkowiczem, moja droga. Zobaczmy, co ona pisała ogólnie. Czy była normalnym widzem? Kiedy mniej więcej będzie koniec live'a? Ja pierdolę, to jest, o nie, to jest jedna z tych, to wchodzą na streama i pytają, kiedy koniec live'a? Kiedy mniej więcej będzie koniec live'a? Muszę iść spać, bo jutro mam wcześniej do szkoły. Dobranoc. Kup drugą lodówkę, kup drugą lodówkę, kup drugą lodówkę, kup lodówkę, kup drugą lodówkę, kup lodówkę, kup drugą lodówkę, kup drugą lodówkę, serce, kup drugą lodówkę, serce, kup drugą lodówkę. Czy tylko u mnie jest taki wielki czat? Zmieść czat, za duży czat, zmieść czat. To jest jakaś dżęziara z TikToka, chyba mi się wydaje, co? Dobra, zobaczmy co... A, mleczarnia! A, no tak! To fani mleczarni z TikToka! No to wiadomo! Nawet nie wiem, dlaczego dostałam bana. Nic złego nie napisałam. A jeśli tak, to bardzo przepraszam. Nie chciałam napisać niczego nieodpowiedniego. Dobra, widzowie, wy zadecydujcie. Lud zadecydował! Niestety, 55,62% zagłosowało za banicją tej osoby. Brak litości u widzów. Wbijajcie do niezłego wariatu! Co to za link w ogóle? Twitch TV / moderator / Nic nie zrobiłem do chuja, tylko oglądam, kurwa. No, faktycznie. Wypierdalaj. Zabij się, multi. Okej. Okay. Dzień dobry, multi. Przepraszam za to, nie chciałem tak napisać. Wkurzyłem się, bo nie chciałeś ocenić muzy. Niesamowity debil. Ale zjeby tu siedzą. Jak można być takim zjebem i mieć 17 tysięcy zjebów na streamie? I on tak. Nie, jednak kurwa chce unbana. A, Dawidus był litościwy, bez kitu. Dawidus mu 3600 sekund wpierdolił, a Kamilek się mu poprawił permem. Chłop tak. Jezu, jaki ten stream jest zjebany. A później bierze i daje unban request i pisze tak. Przepraszam, jechałem autem przez granicę polsko-niemiecką i nagle zaczęła mnie gonić policja. Zacząłem uciekać, a to się okazało, że chcieli mi dać pouczenie i poprosili o dowód. Dałem im telefon, a oni napisali to przepraszam. Już nie dam nigdy telefonu policjantom. A to jest stary widz w ogóle, 2021. No, ja bym dał unbana, nie? O, niech dołączy do zjebów, bo jest zjebem, więc kurwa, niech dołączy. Zamknij pizdę i nie pauzuj. Jebać kurwa tę kurwę multiego. Multi śmierdzi dupą. Jebać multiego chuci w dupę. Te niektóre komentarze, kurwa, stary, to brzmią, jakbym się cofnął do 2013 roku i czytał komentarze wtedy. O co chodzi, kurwa? Cześć, Malti. Ty masz dredy jak przeterminowane parówki i ogólnie to w ogóle cię nie oglądam, bo śmierdzi serem i dupą.
To jest jakiś mega dziwak, stary. On myśli, że to śmieszne chyba. Wyruchałbym Ortisa w te jakie piękne poślady. Okej. Okay. Wylizałbym jaja miszce. No Zuza, czytam tylko komentarze. No czy gościu tak napisał, chodź zobaczysz, no patrz, napisał tak. Wylizałbym jaja miszce, fire, fire, fire. No on tak napisał, a nie ja, tylko czytam co pisze, a później powiedział, że wyruchałby Ortisa w te jakie piękne poślady. Nie jest to moje multikonto. Dzień dobry, imperatorze, wiem, że za napisanie N-worda jest bardzo złym czynem, natomiast odbyłem długą drogę do świątyni chińskich mnichów, żeby zrozumieć swój błąd. Kupiłem Ryszardę oraz wsparłem mojego kolegę z Afryki, daj mu 100 zł. Przez te długie 2 tygodnie dorosłem i proszę cię o ułaskawienie. O co mu chodzi ty? Dla mnie to jest dziwak, ale możecie zrobić ankietę, nie? To jest dla mnie dziwak. Ale jeśli się zreformował, to spoko, ale to wy zadecydujcie. Oj, 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 chyba jednak nie ma. 71% ludzi zagłosowało za tym, żeby go zbanować. Żegnaj. Dawaj już sklep, bo już jest 23. Dawaj ten sklep, bo spać mi się chce. Cycolina cię potrzebuje. Dawaj sklepik, bo ten assassin to gówno jakieś. I kurwa, to jest narzekacz pierdolony, no. Chłop obserwuje mnie od 12 marca i to są jego pierwsze wiadomości. 12 marca. Niesamowite, kurwa. Cześć, multi. Chciałbym serdecznie przeprosić za moje zachowanie podczas twojego streamu. Moje narzekanie było nieodpowiednie. Jestem jebanym narzekaczem i zdaję sobie sprawę, że mogło wpłynąć negatywnie na atmosferę, którą starasz się tworzyć. Bardzo mi przykro, że moje działania mogły sprawić ci kłopot. Proszę o wybaczenie i zapewniam, że w przyszłości postaram się bardziej kontrolować swoje emocje oraz dostosowywać do zasad panujących na twoim streamie. No napisał ładnie. Ładnie przeprosił, nie powiem, że nie. Dobra, dam mu szansę. Dobra, co on pisze, stary? Banuję go, wypierdalaj, rasisto jebany. Jaki ten horror nudny. Ten Slenderman pewnie nypla zobaczył i ja pierdolę, czemu oni takie bezbekowe gówno piszą, stary? Albo poszedł z Meet and Greet z Julią Żugaj. Sorry za N-worda, nie banuj mnie, please. Nie zjadłem tabletek i nie wiem, co pisze. Kocham czarnych, chyba ty, niebo ty. Wbijajcie na nową nutę Geliona. Gelion to Sigma. Mogę moda? Dajcie mi bana, please, dajcie mi bana, please, dajcie mi bana. Wielki sądzie multistanu. Przepraszam, że jestem takim jebanym zjebem, żebym pisał takie rzeczy. Wiedziałem, że za zapisanie, czy mogę moda i prośbę o bana dostanę to, co prosiłem. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Może to temu, że mam zespół autyzmu i schizofrenię, ale nie brałem jeszcze wtedy tabletek, gdyż nie usprawiedliwia mnie to. Pisanie takich rzeczy, rozumiem moją winę i przepraszam, że jestem taką kurwą do ruchania, czy... Przepraszam, że jestem taką kurwą do ruchania, żeby wypisywać takie rzeczy, więc tobie zostawię wybór wyjebania mnie do lochów. Ja pierdolę, nie? No, to ostatnie było śmieszne, ale niestety muszę cię wyjebać stąd. Ej, to może za chwilę ci przyjdzie Adrian Żalno i będzie drzeć mordę zupa. Mega. Ej, ale to jest w ogóle jakiś aktywny ziomek chyba. 500 wiadomości ma, stary, od lutego. Drogi Michale, na starcie nie będę pierdolił, że to, co napisałem, napisał mi kolega czy chomik, ponieważ jest to nieprawda. Przyznaję się do popełnionego błędu i zrozumiałem to, co napisałem. Napisałem tak, ponieważ gdy grałeś w grę Night Security, kurwiałeś się, że jest mgła. Bardzo proszę o odbanowanie, chociaż wiem, że jestem nowym widzem, ponieważ nawróciłem się jako widz YouTube'a i przyszedłem na Twitch. Moderatorzy, co myślicie o tym zachowaniu? Czy uważacie, że można dać mu jeszcze jedną szansę? Dobra, dam mu unbana. Wstępnym razem uważaj, co piszesz. Dam mu unbana. Oho! Co tu się dzieje? BBYFL ma bana? O co chodzi? Co tu się wydarzyło? Magdalena to jej drugie konto. What? O kurwa, co to za dochodzenie? Masz jakiś screena? Masz jakiegoś screena? Akcja detektywistyczna, co jest kurwa? A faktycznie jest kurwa, coś jest jakiś screen. Kyśnij się, pokaż siebie, szmato. O kurwa. No dobra, czyli w takim razie śledztwo zostało wykonane. No to jeśli to jest faktycznie multikonto, no to kurwa przykro mi, BBYFL. Żegnaj, gruba sprawa. Mekambe, 30 tysięcy, co jest kurwa? Baza spropsowanie 30k widzów, aha. Widzicie, widzowie? To jest równość na tym kanale, kurwa. Dobra, no dam mu tego unbana, nie? Jedyny kanał, który banuje za pozytywne wiadomości. Bez kitu, kurwa, stary. Dobra, tu jest wiadomo, N-word. Zagraj Fortnite dzieciaku, a nie w jakieś gówno. Dzień dobry, szczerze zasługuję na bana lub drugą szansę, to już oceń ty. Co to jest za słowo? To zdanie nie ma sensu, kurwa. Spierdalaj. Oho, co my tu mamy? O kurwa, to już widzę, co tu jest. Wyślij coś bandurze na urodziny. Kiedy w końcu przeprosisz chłopaków z Bungie? Dasz rajda dzisiaj bandurze? Największy fan Bungie, stary.
Wypierdalaj. 27k osób. I znowu ban. No powiem tak, nawet nie wiem, czemu bana dostałem, a musiałem czekać pierdolonych 7 dni na prośbę. Możliwe, że dostałem go poprzez napisanie skip, gdy Michała nie było przy komputerze, a na song ktoś leciał jebany K-pop. Odbanuję go, natomiast czeka cię coś straszniejszego. Panki K-popu, które będą cię chciały zniszczyć, kurwa, na czacie, więc musisz sobie radzić już sam. Wypuszczam cię, kurwa, z klatki, idź na czat, ale powodzenia, nie? Dawaj. Chłopie, co ty piszesz, stary? Czemu mnie tak nazywasz, stary? Ogarnij się, kurwa. Czemu tak do mnie piszesz? Bardzo niemiło z jego strony. Dawaj ten sklep, kurwa, jebany. Dobra. Wypierdalaj, nie? Kończysz się. Mało widzów. Przepraszam, żartuję. Kocham cię, multi i Kamil Lekszer. Wiem, że jest początek streama, nie banuj. Jaj, pan. No i szanuję, to jest kurwa atencjusz jebany jakiś. Niech wyjebią jak najszybciej nieuczesaną, wkurwia mnie bardzo. Co on pisze? Dobra, banuję go, kurwa, w ogóle jak można pisać, stary, wyjebią? Jak można tak pisać, stary, przez ły? I napisał nieuczesaną przez ły. Nieuczesaną. Ja pierdolę, ty kurwa głupku. Mamy dalej tak. Multi w strachu. Schizoluszek. Multi gra jako hejka, tu lęka chyba Slender ją z... Szczerze? Odbanowałbym go za to, bo on dostał bana za liczbę widzów, wiadomo. Ale kurwa, no ale nawet... Stary, to jest nawet, nie wiem, w sensie, jakby wiecie co, ja ogólnie mam do wielu rzeczy dystans, nie? Do wielu rzeczy. Mnie, żeby coś szokowało, to kurwa naprawdę, wiesz, jakby ciężko. Ale to jest po prostu niesmaczne, no. Szczególnie, że już mówiłem, żeby tą lękę, kurwa, wiesz co, zostawić. I te głupie filmiki na TikToku, nie wiem, po chuj one są. No, zjebane to jest. Odrzucam to. A to jest Jane'ysz, kurwa, już mu raz wpierdalałem bana. Hej, Michał, chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Domyślasz się, że zostałem przypadkowo zbanowany, bo z tego co pamiętam, to już nie ma między nami spiny. Nie gniewam się, ale odblokuj mnie, proszę, jak najprędzej. On już miał... Nie przeklinaj tyle, proszę, oglądam cię z 9-letnim bratem. Dobra, ostatnia szansa, kurwa, nie? Ostatnia szansa. Łatwo wygrał sabotażystę. Ale dziwka! Tak, napisałem, że gang był sabo, wiem, że multi nie lubi spoilerów i że nie lubi, jak się na łatwo gang mówi gang, więc proszę unban na czacie. Wypierdalaj! Ej, niech każdy pisze, nowciu wygrał, żeby multi miał rage. Kurwa, 2013 Twitch, człowieku, rozumiesz? Proszę odblokowanie, powiedzieć, nie wiedziałem, że nie można pisać na czacie o nowciu sabotażyście. Wypierdalaj. Łatwo gang i Jeleniewska. Nie wiedziałam, że Jeleniewska i łatwo gang są. Akurat, kurwa. Żegnam. Nie broń lewicy, ty kurwo. Jakiejkolwiek broniłem lewicy? O co chodzi? Ale ty masz beczkę z jebie jebany, co? Dawidos! Ja nie mogę. Dobrze, króciutko. No mam. O mój Boże, o mój Boże. Multi, upadek, 16k osób. Ale kurwa upadek, stary. Szanowny multi, piszę do ciebie w związku z otrzymanym banem na moim koncie Twitch, który nastąpił dnia 30 maja 2024. Chciałbym uprzejmie poprosić o ponowne rozpatrzenie tej decyzji, ponieważ uważam, że ban został nałożony niesłusznie i chciałbym wyjaśnić okoliczności, które mogły do niego doprowadzić. Oho. Zdaję sobie sprawę z zasad i wytycznych, które obowiązują na platformie Twitch i zawsze staram się ich przestrzegać. Przykro mi, że doszło do sytuacji, która mogła sugerować złamanie tych zasad. No to czyli co? Miałeś wytłumaczyć, kurwa, on tak, ChatGPT. Widziałam cię w Lidlu i Rossmanie. Ej! To są te kurwa typiary, co ja wam opowiadałem, jebnięte, co kurwa nas śledziły i nie... Nie no, jest się czym chwalić, nie? Wypierdalaj. Esz. A jeszcze napisała, odblokuj, kurwa, no. Hater multiego. Daj moda. Siema, chodzę po Twitchu i testuję moderację streamerów. Na tym koncie jest ocena 6/10. Bo jednak trochę się pobawiłem, ale jest okej. Nie chcę unbana, bo to i tak multi konta. Pozdrawiam. Przeszedłem test. Wejdź na IG, multi. Brawo, wejdź na IG. Nawet zmienił czcionkę. Dawaj grę. Wejdź na IG. Multi, wejdź na IG. Oznaczyłam cię. Wejdź na IG. Bible tam, wejdź na IG, oznaczyłam cię. Multi, zobacz moją relację na Instagramie, zrobiłam fanart i cię oznaczyłam. Cześć, z jakiej racji mam zbanowane konto? Nie złapałam regulaminu ani nic. Przykro mi z tego powodu, chciałam tylko fanart pokazać, a dostałam bana. Na IG dałam taga, ale mi bana dali.
bread. Aha, okej, okay, no napisał co wiedział, ta. Przepraszam cię drogi imperatorze, napisałem te niemiłe słowa z powodu, że podczas tego streama oceniałeś piosenkę pod tytułem Cele. Skojarzyło mi się z tym właśnie niekulturalnym słowem, jednak mimo wszystko chciałbym przeprosić i okazać skruchę oraz odzyskać możliwość pisania na czacie. No to prawda, oceniałem taką nutę. Ja mu wierzę akurat, że mógł się poczuć trochę, wiecie, podpaleni, nie? Nie używaj więcej tych słów. To też był kwiecień, więc już trochę minęło. Anuluję mu bana. Ostatnie. Magical ma streaming na Twitch. Magical ma streaming na Twitch. Ja pierdolę. Nowa platforma. Twitch. Nie wiem, co to za platforma. Chłop mnie obserwuje od 16 stycznia i to jest jego pierwsza wiadomość, kurwa, no to jakby, kurwa, bez przesady, nie? A odwołanie? Aha. Aha. Moi drodzy, doszliśmy do końca. Użytkownik Neus zostaje skazany jeszcze na dłuższą karę, ale udało się. Nie było aż tak źle, myślałem, że będzie jeszcze gorzej. Sędzia Young Multi wypełnił swoją wolę, zrobił co trzeba, skazał złych ludzi, a także dał szansę ludziom dobrym. Miejmy nadzieję, że coraz mniej będziemy widzieć takie sytuacje na naszej kochanej platformie. No, i to mi się, kurwa, podoba, widzowie.